Jakiego ptaka należy się wystrzegać zaraz po wypłacie? Oczywiście, że sępa. Siemanko kochani, witam was z zupełnie nowego miejsca, a jest nim Barsztok Polska, w którym to przyjdzie mi wystąpić dla was w kilku czy też kilkudziesięciu odcinkach, już nie pamiętam jaki tam kontrakt mamy podpisany. Cyrograf, można by rzec. Miejscówka jest wystrzałowa, więc zasługuje na niekiepskiego drina, a tym będzie Jungle Bird. Jest to koktajl nietuzinkowy, ponieważ jest przepyszny. Inaczej by się oczywiście nie znalazł w sztosowych koktajlach przecież. Ale też ma bardzo bogatą i, co najważniejsze, udokumentowaną historię. Ale po kolei. Twórcą tego koktajlu był Jeffrey Young, który stworzył go na potrzeby koktajlu powitalnego podczas uroczystej imprezy otwarcia nowego hotelu Hilton w Kuala Lumpur, a było to 6 lipca 1973 roku. Koktajl ten był tak sztosowy, że z miejsca trafił do karty drinków baru hotelowego, który nazywał się The Aviary, czyli ptaszarnia. Jungle Bird, Aviary, czy to jakieś takie dziwne i przestrzelone nazwy? Otóż nie, ponieważ właśnie w kompleksie hotelowym była ptaszarnia. W sensie taka prawdziwa ptaszarnia, były egzotyczne ptaki, które nie dość, że mogli podziwiać goście hotelowi, to mogli je również podziwiać goście barowi za sprawą specjalnie stworzonego szklanego panelu. Z początku Jungle Birda podawano, jak myślicie? No oczywiście, że w szkle o kształcie ptaka. No jeżeli masz bar, który się nazywa ptaszarnia, koktajl, który się nazywa ptak z dżungli, tukan czy coś, no to jakie możesz mieć szkło? Słonia? No nie, wiadomo. Ale wróćmy do koktajlu. Dużą popularność temu koktajlowi przyniósł największy żyjący spec od koktajli typu Tiki, czyli Jeff Beach Bambery, który w 2002 roku napisał książkę Intoxica i wspominał właśnie tą recepturę. Wiele przydatnych informacji na temat tego koktajlu, ale również samego autora, twórcy, możemy zaczerpnąć dzięki obszernym artykułom autorstwa Kim Chung, która poświęciła aż 1,5 roku na inwestygację tego, w którym dokładnie czasie, kto, gdzie, jak i po co stworzył ten koktajl. I był to tak obszerny artykuł, że trzeba było go podzielić na 3 artykuły. Ale wrzucę wam oczywiście link do pierwszej części, a tam znajdziecie jeszcze 2 i 3. Jeżeli chcecie więcej poczytać, bo ja, moi drodzy, kończę już opowiadanie o historii i zróbmy w końcu tego Jungle Birda. Jungle Bird to koktajl wstrząsany, więc bierzemy nasz shaker i wlewamy po kolei. 40 ml ciemnego rumu, 15 ml włoskiego bittera, 30 ml świeżego, bardzo ważne, świeżego soku z ananasa. Dla balansu 15 ml soku z limonki oraz 10 ml syropu cukrowego. Shaker klasycznie uzupełniamy lodem i wstrząsamy. Gotową mieszankę winniśmy w oryginale przelać do szkła, które imituje ptaszka. Ja nie mam szklanego ptaszka, ale dzięki uprzejmości mojego znajomego, Tomasza Henryka, pozdro dla kumatych, mam takiego oto fikuśnego tukanika. I właśnie do niego wsypujemy odrobinę kości lodu i przelewamy nasz koktajl. Uzupełniamy lodem i tak, możecie zasypać go kopczykiem kruszonego lodu. Ale ja wam powiem, że ja nie lubię kruszonego lodu.
nie lubię go używać. Dlatego też uzupełniam go kostkami lodu, które wolniej się rozwadniają, rureczka, żeby łatwo było sączyć drink, ponieważ koktajl Tiki potrzebuje bogatej dekoracji. A nią będą liście ananasa, które mogą też imitować ptasie pióra. Do tego naturalnie troszeczkę takiego ziołowego orzeźwienia, czyli szczyt z mięty, a finalnie coś, co zawsze robi swoją robotę. Skórka z pomarańczy, którą nie dość, że możemy zaromatyzować naszą rurkę, nasz koktajl, to jeszcze będzie to idealny kontrast koloru. I proszę uprzejmie, Jungle Bird ode mnie specjalnie dla Was. A jak smakuje? Moi drodzy, na pytanie, czy włoski bitter pasuje do ananasa, można odpowiedzieć pytająco, nawiązując do dzika oraz jego leśnych zwyczajów. Ja natomiast tą kwestię pominę. Naprawdę ten koktajl jest kwintesencją koktajli Tiki, bo czujemy oczywiście intensywność rumu, ale też tą ziołowość i pomarańczowość włoskiego bittera. No ananas, tropikalny ananas, łączy to wszystko pięknie. Koktajl jest zbalansowany, słodko-kwaśny, wyrazisty. Serdecznie Wam go polecam. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli chcecie więcej filmików, zapraszam tutaj. Jeżeli chcecie subskrybować, zapraszam tutaj. Natomiast jeżeli jesteście chętni jeszcze bardziej zgłębić swoją wiedzę na temat koktajli klasycznych, to popełniłem książkę Koktajle alkoholowe, nie tylko Aperol. Możecie ją znaleźć w różnych miejscach, ale oczywiście link do zakupu wrzucę Wam w opisie. Do następnego mieszania!